Monika Andrzejczak, dzień dobry. Przed nami dwa pogodne i chłodne dni, a potem duża zmiana pogody. W nocy śnieg przelotnie popada na Pomorzu Gdańskim, wschodnim Podlasiu, a także w Karpatach. Poza tym bez opadów, pogodnie, miejscami w centrum bezchmurne niebo. Nad ranem gdzieniegdzie od Pomorza Zachodniego i Kujaw po ziemię łódzką możliwe marznące mgły, ale nie będzie ich dużo. Wiatr już słaby, a na termometrach od minus 6 na Suwalszczyźnie do minus 4 na południu. Największy mróz na Podhalu, 12-stopniowy. Ciśnienie będzie rosło. Przed południem sporo chmur na południowym zachodzie, a także na wschodnich krańcach i tam może jeszcze pruszyć. Poza tym to słońce, to chmury, a najpogodniej na Pomorzu. Około 10 na termometrach od minus 2 na Podlasiu do 2 w zachodnich regionach. Ciśnienie jeszcze wzrośnie do 1011 hektopaskali w Warszawie. Po południu więcej chmur od Mazowsza po południowe regiony, poza tym sporo słońca, zwłaszcza na Pomorzu Zachodnim, gdzie zacznie się robić wręcz bezchmurnie. Temperatura od 0 do 5 stopni, najcieplej na zachodzie. Ciśnienie zacznie spadać, wiatr wciąż słaby i zmienny. W środę na ogół słonecznie, słabe, mieszane opady albo śnieg możliwe na południowych obrzeżach, w Sudetach śnieg. Wieczorem zacznie wiać na zachodnim wybrzeżu. W czwartek ociepli się już wszędzie, no i w całym kraju będzie padać. Na ogół deszcz, a w regionach wschodnich śnieg i deszcz ze śniegiem. Miejscami na zachodzie spadnie do 10 litrów na metr kwadratowy w ciągu 12 godzin. W całym kraju poczujemy silny wiatr z porywami do 70 km na godzinę. Na Bałtyku sztorm, w górach porywy przekroczą 100 km na godzinę. Czyli koniec tygodnia z bardzo dynamiczną pogodą. Do zobaczenia.